Jesteśmy na budowie tramwaju do Mistrzejowic, jednego z największych projektów infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Podsumowanie prac z września 2024 roku. Na ulicy Młyńskiej budujemy aktualnie docelową jezdnię zachodnią, która zostanie udostępniona mieszkańcom i użytkownikom w połowie października. Zakończyliśmy przebudowę magistrali ciepłowniczej biegnącej wzdłuż ulicy Meissnera. Prowadzimy pracę przy budowie płyty pośredniej stacji Polsadu. Na ulicy Lublańskiej prowadzimy prace związane z głębieniem ścian szczelinowych. Na ulicy Dobrego Pasterza prowadzimy prace związane z budową murów oporowych oraz przekładką instalacji podziemnych. Na pętli Mistrzejowice budujemy i rozbudowujemy kanał wodociągowy oraz prowadzimy prace związane z zabudową torowiska tramwajowego. W ramach Dnia Bezpieczeństwa wspólnie z jednostką Straży Pożarnej zorganizowaliśmy akcję ewakuacji pracownika z wnętrza stacji podziemnej linii tramwajowej. Te akcje są dla nas bardzo ważne, ponieważ my jako pracownicy mamy możliwość zobaczenia, w jaki sposób taka akcja może zostać przeprowadzona. Natomiast służby mają możliwość przetrenowania w warunkach kontrolowanych ewakuacji pracowników w budowach tego typu. Staramy się organizować takie akcje cyklicznie. Na tego typu budowach bezpieczeństwo i zapewnienie tego bezpieczeństwa jest dość skomplikowane, ponieważ mamy mało miejsca, dużo wykonywanych prac w jednym czasie. Musimy to jako służba BHP przypilnować, skoordynować. Szkolimy pracowników, dbamy o to, żeby byli odpowiednio wyposażeni, mieli odpowiedni sprzęt, w właściwy sposób były organizowane te prace.